witam Was na Malcie. To jest najbardziej słoneczny kraj w Europie. I tutaj spędzamy kolejne wakacje. Na 8 dni przyjechaliśmy tutaj. Jest bardzo pięknie i jest bardzo małe. Ta wyspa jest bardzo mała, bo to jest wyspa. Tutaj są bardzo ciasne ulice, jest ciasne chodniki, bardzo dużo zabudowań i samochodów. Jest bardzo górzyście, no i trudno się chodzi, ciągle się chodzi pod górkę. Tutaj są popularne bardzo takie balkoniki drewniane, takie jakby pokoik. I właśnie je chyba widzicie. Często są bardzo kolorowe w Malcie. Jest bardzo popularne, żeby nazywać swoje domy. Na przykład tutaj jest... Bardzo dużo jest tych napisów i bardzo często też się spotyka numerowane domy. Popatrzcie, ile tu jest tych kolorowych balkoników, o których Wam mówiłam. Patrzcie. Bardzo ich dużo. Dzisiaj spacerowaliśmy po różnych miastach i w ogóle nie widzieliśmy dzieci, szkół, ani też rowerów, no bo jest tak wąsko, to rowery po co się przydadzą, ale potem widzieliśmy taką wypożyczalnię z rowerami, ale to były elektryczne to co innego. Nasz apartament się składa z dwóch pokoi i dwóch balkonów. Chodźcie, zobaczycie. Tutaj jest mój pokój, mam przydzielony swój pokój. Chodźcie na balkon. Mamy bardzo fajny basen. Tam i tam są te dwa baseny. Wszystko. Teraz idziemy do dużego pokoju, jakby tak. Drugi balkon. Jutro z rana pójdziemy na basen. Hotel nazywa się St. Gregory, a miejscowość, w której mieszkamy, nazywa się St. Julian, czyli Wszystko Święte. Płyniemy teraz do Valletty, do stolicy Malty. Jesteśmy teraz właśnie na statku. Płyniemy promem, bo autobusy są tu bardzo zatłoczone i przyjeżdżają kiedy chcą. Nie o danych godzinach. I właśnie tutaj już parkujemy jakby. Na wyspie Malta znajduje się 313 kościołów, a Malta jest bardzo mała. Jest mniejsza na przykład od Krakowa, od Wrocławia, a i tak ma bardzo dużo kościołów. Zaraz wejdziemy też do katedry świętego Pawła. Tam będzie jego dłoń, kolumna, w której był pocięty, bo odcięli mu głowę i to nie jest za przyjemne, ale i zaraz tam wejdziemy, na razie
jeszcze szukamy wejścia. Poznacie katedrę świętego Pawła po wieżach takich. Tam jest taka jedna, tam taka wiosłka. Co jest zabezpieczone siatką. Muszę wam powiedzieć, że tutaj jest mało roślinności, typu jakieś drzewa, lasów w ogóle nie ma, bo nie mają ziemi, ale starają się na przykład sadzić palmy, kaktusy, jakieś kwiatki, tutaj jest drzewo w doniczce. I jeszcze powiem wam tak, że to jedyny plac zabaw, który widzę. Widzicie te reklamy? Wiecie, co to jest? To są krzesła! W tamtych okolicach, tam gdzie jest ten duży budynek, jest gdzieś tam nasz hotel. Są tu placy zabaw, ale też mało, bo tu mało wyspa. Dopiero zobaczyłam czwarty. Taki, ale ogromny bardzo. Właśnie znaleźliśmy wioskę kotów i patrzcie, tutaj jest żywy jeden, znaczy jest dużo żywych kotów. Inne, patrzcie, tutaj one nie mają domu, ale mają życie. No i tutaj jest pokazane, tak mają dużo, o patrzcie, tak, patrzcie, jak sobie leży, jak sobie. Jeszcze jeden kot stąd jakoś uciekł i tam był, ale chyba tu jeszcze przyjdzie, bo tu jest dla nich schronienie, widzicie? Takie. Tutaj są takie garaże pod statki, że jak wyprowadza się statek, to właśnie w tych garażach tam są budki. I musimy bardzo uważać, żeby nie zboczyć butów. A tu jest taka woda. Nie pachnie morsko. I znaleźliśmy kolejne mieszkania dla kotów. I to takie ludzkie. Nawet tu jest kościół. Chyba, no bo tu jest krzyż. Jest kolejna na tabliczka. Też koniec naszej wyprawy i lecimy właśnie nad Sycylią i tam jest taki widok. O, z piękny widok. Tam na Sycylii jest wulkan. Jest pięknie.